Simcha to wrocławskie święto kultury żydowskiej, prezentujące jej różnorodność i bogactwo. Ma swoją niezaprzeczalną wartość, bo uświadamia i pomaga łamać stereotypy. Jestem w 100% przekonany, że spojrzenie na kulturę żydowską i na dorobek tejże społeczności bardzo się zmienił przez te lata, przez które trwa Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha, ale także wiele innych przedsięwzięć we Wrocławiu i na terenie Polski. Simcha znaczy radość. Festiwal Kultury Żydowskiej odbywa się we Wrocławiu od 1999 roku. Ma już swoich wiernych fanów i zaprasza nowych. W tym roku festiwal poświęcony jest w specjalny sposób diasporze. To znaczy Żydzi od zawsze jak gdyby są w drodze i my tylko nieśmiało pokazujemy po prostu cały świat, gdzie Żydzi żyli, żyją i będą po prostu żyć. I jak z jednej strony są elementy, które łączą, a z drugiej strony jak te miejsca, gdzie osiedli, ta kultura tych społeczności wpływa na życie żydowskie. Pełny program dostępny jest na www.simchaart.pl. Na zakończenie festiwalu organizatorzy tradycyjnie zapraszają na szabatową kolację. Wprowadzamy w tym roku nową formułę, gdzie cały wieczór szabatowy rozpocznie się od godziny 18:30, kiedy to rabin Tyson Herberger przedstawi, czym jest tak naprawdę szabat. O godzinie 19:30 z kolei będzie nabożeństwo, to najważniejsza część wieczoru i później nastąpi sama kolacja szabatowa. Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha potrwa do 13 czerwca.